Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam słów kilka o karcie dźwiękowej Audiotrack Prodigy Cube Black Edition. Jest to już druga edycja marki, właściwie produktu Cube. Pierwsza wygląda nieco inaczej, ale nie będę się na tym skupiał, ponieważ jest to już produkt, który nie jest dostępny. Tak więc mamy tutaj wersję Black Edition, która zapakowana jest w takie oto czarne pudełko, które widzicie na ekranie. Na pudełku standardowo zdjęcie, nazwa produktu oraz kilka cech charakterystycznych tego produktu. Z tyłu informacja o wejściach, wyjściach, oczywiście krzaczki, nie w naszym języku, reszta w języku angielskim, więc tutaj ktoś, kto zna język, zna też jakiekolwiek oznaczenia, może sobie przeczytać. Ja Wam będę o tym opowiadał troszeczkę później, jak już tę kartę rozpakuję. No, oczywiście plomba standardowa, którą sobie odkleję, żeby jej nie rozrywać. Wita nas logo Audiotrack. Karta dźwiękowa, ale o niej za chwilę. Papierkologia. Coś jeszcze? Tak, oczywiście. Kabelki. I od kabelków zacznę. Nie będę otwierał, bo jest to znany z drukarek kabel USB, który zasila nam tą kartę dźwiękową. Mamy też taki oto kabel, który jest gruby i dosyć sztywny. Oczywiście on służy do podłączenia urządzeń, które będziemy podłączać do tej karty dźwiękowej. Instrukcja. Oraz tak mi się wydaje, że stopki służące do przyklejenia tej karty dźwiękowej, żeby później można było tą kartę postawić na biurku. Sama karta prezentuje się w sposób, zaraz tu Wam pokażę. Spróbuję tylko delikatnie rozkleić. A, pies posrał. O, i karta prezentuje się w sposób następujący. Jak widać, mieści się w dłoni. Powiem Wam tak, zanim ten sprzęt miałem okazję sprawdzić, zanim go, że tak powiem, wprowadziliśmy do oferty, byłem przekonany, że to jest znacznie większe i znacznie cięższe urządzonko. A jak widać, ono jest rozmiarów mojej dłoni. Moja dłoń do najmniejszych nie należy, mam 1,90 m, więc ta łapa jest solidna. Co mamy na froncie? Znaczy na froncie w ogóle, co mamy tutaj widzimy? Oczywiście Audiotrack Prodigy Cube Black Edition, czyli coś, co już widzieliśmy na pudełku. Troszeczkę według mnie szkoda, że to logo się pojawiło tutaj. Mogłoby go nie być, mogło to być sam po prostu czarny lakier, który prezentowałby się znacznie bardziej klasycznie i może troszeczkę nawet bardziej profesjonalnie. No ale to już jest kwestia tylko i wyłącznie gustu. Na froncie znajdziemy również informacje o tym, co tutaj się znajduje. Mamy oczywiście duże złącze słuchawkowe na dużego jacka 6,3 mm. Mamy złącze na mojego jacka słuchawkowego 3,5 mm. Złącze mikrofonowe. Tutaj jest przycisk, pstryczek, który jeszcze nie wiem, do czego służy, ale może się dowiem. Nie wiem, czy to jest przełączenie między słuchawkami a głośnikami, czy po prostu w momencie, kiedy mamy podpięte z tyłu głośniki, a z przodu słuchaweczki, pstryk i już chyba nam się przełączy na słuchawki. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy dwa wyjścia słuchawkowe. No i potencjometr. Potencjometr ALPS, czyli bardzo dokładny, precyzyjny, znany z high-endowych urządzeń audio. Z tyłu natomiast mamy takie oto złącze, czyli tak jak wcześniej wspomniałem, złącze USB służące do podpięcia zasilania. To jest też jedyne złącze, którym ta karta komunikuje się z komputerem czy z urządzeniem, do którego to podpinamy. Nie potrzeba też do tego sterowników, więc wszystko leci sobie po USB. Oczywiście złącza do podpięcia karty, do podpięcia głośników oraz złącze optyczne, koaksjalne i optyczne. To, co jeszcze mogę powiedzieć, to jest to karta umożliwiająca podpięcie głośników wielokanałowych. Można sobie podpiąć więc głośniki i słuchać w trybie przestrzennym. To, co na co warto zwrócić uwagę, jest to karta, która generuje dźwięk w jakości 24 bity na 96 kHz.
czyli to jest znacznie więcej niż standardowe zintegrowane karty dźwiękowe znane z płyt głównych różnych producentów. Dla kogo skierowana jest taka karta dźwiękowa? Przede wszystkim dla kogoś, kto ceni sobie dźwięk dobrej jakości, komu nie odpowiada fakt, że ma budowaną kartę dźwiękową i troszeczkę lipa, mając głośniki z wyższej półki, czy też słuchawki z wyższej półki, ponieważ no, karta dźwiękowa zintegrowana przeważnie takich głośników czy karty dźwiękowej nie jest w stanie zasilić, czy też zasilają dosyć kiepsko, dźwięk jest gorszej jakości. Tak to właśnie wygląda, do tego jest ta karta dźwiękowa. Jeszcze chwileczkę o złączach słuchawkowych. Tutaj mamy dwa złącze słuchawkowe, które mogą być, że tak powiem, w które możemy sobie wpiąć słuchawki praktycznie dowolne. Natomiast mamy możliwość, ten Cube wysteruje nam słuchaweczki do 150 ohmów, czyli wszystkie superluxy, tak stary, Sennheisery się na to łapią. Oczywiście są słuchawki, które mają 300 ohmów, jak Dynamiki, natomiast tak jak mówię, do 150 ohmów wszystkie słuchawki zostaną perfekcyjnie zasilone i taki dźwięk zostanie doprowadzony. O samym oczywiście audio tracku, o samym karcie dźwiękowej to by było na tyle, bo tutaj zbyt wiele powiedzieć nie można, tego trzeba po prostu posłuchać. Jeżeli Wam spodobał się ten filmik, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i wejdźcie na naszego fanpage'a na Facebooku, tam wiele ciekawych informacji. Ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia, trzymajcie się.